Jest tu kto? Czy jest tu ktoś? Po lewej stronie ujrzał podwójne, zablokowane deską drzwi. Co jest? Co tu się stało? Napis nad nimi głosił stołówka. Rick wyjął deskę i uchylił drzwi. Ujrzał kilkanaście trupów, ale przecież ci ludzie żyli. Ruszali się, choć wyglądali, jakby umarli już dawno. Ich ciała były w stanie daleko posuniętego rozkładu. Gnijąca, owrzodzona skóra całymi płatami odpadała z ich twarzy, rąk i nóg. Spod krwisto-czerwonych resztek mięśni widać było żebra, piszczele, czaszki. Ropiejące usta wykrzywione były w straszliwym grymasie, a oczy, martwe oczy, patrzyły niewidzącym wzrokiem, w którym kryła się niewypowiedziana groźba.